your Paris, you're my Helen, yeah, we safe in Troy. La-di-da-di-da-di-da. Zaciekawiła mnie tutaj ta kompozycja. Butelki przecięte, jak do ciśnienia tak zwanego. Ale czy one tutaj były do tego używane? No po co góry? Tylko doły są potrzebne. A nie, w sumie góry też, ale mniejsze. A tutaj taka beczka. No nic, mniejsza z tym. Stąd wypływa źródełko i wpada do rzeki. Tutaj widać dziewiczą wodę. Pierwszy raz ujrzała światło dzienne gdzieś w tym miejscu, tutaj. Także ta woda tu jest czyściutka. Wypływa z tej skały tutaj. A tutaj ktoś wkopał taki okrąg, taką beczkę. W sumie z mocnego metalu. I co, stąd sobie może czerpią wodę właśnie. Także to takie czerpaki są chyba do wody. Dobra, idę dalej. No tutaj ta mała rzeczka później już łączy się z tą większą. No, a ja idę tutaj pod tą górę. Jestem bardzo ciekawy, co jest na szczycie. Piękne drzewa. Widać, że tutaj było chodzone przez jakieś zwierzęta. O, są odciski kopyt. Racic. Dobra, narka. O, muszę poćwiczyć nad kondycją, ale wlazłem już pod część tej góry. Tutaj takie wypłaszczenie jest i dalej znowu górka. Jest wspaniale tutaj. Ekstra. Rozkładam sprzęt. Dobra. Widzimy się przy jakimś sygnale. O, jest coś na powierzchni. Gdzieś w tym piasku. Fajna ziemia piaskowa. Trochę korzeni jest niestety. Chyba coś dużego. Jak mi tu łapie i tu. Mam coś. Aha. Pucha. Okej. Mam już rękawiczki, jakby co. Dziwny sygnał. Nie zawsze łapie, jak widać. Ale trzeba kopać takie sygnały też. Mniej więcej tutaj. Ale coś dziwnego. O, ma to krecik już. Krecik już to dotknął. Ha, kolejna puszka.
No, trochę złomu dzisiaj wpadnie. No i mam pierwszy fant, nie puszkę. Mam takie coś, to jest od namiotu jakiegoś, albo od plandeki. Jeszcze sznurek jest nawet. Fajne. No śmieci mi nie dadzą pokopać. Nawet w takim pięknym miejscu flaszki się walają. I to jeszcze z zakrętkami. Sygnały wszędzie. Ale słuchajcie, patrzcie tutaj. Trochę creepy, co? Na drzewie krzyże takie namalowane. Kurczę, jak w jakimś Blair Witch Project. Sprawdzałem, tutaj nie ma żadnego sygnału, więc jeśli zakopane zostało tu jakieś zwierzę, to na pewno bez obroży. No, w nocy tu bym nie chciał być. Dobra, lecę dalej, gdzieś tam do góry może. Bo tutaj to był syp na śmieci. Masakra, co? Mam znowu fajny sygnał. Po drodze wykopałem jeszcze dwie zakrętki od wody. No a teraz przekonamy się. Wiecie, czym tu pachnie? Czosnkiem. Normalnie jakiś dziki czosnek musi tu rosnąć gdzieś. No, gdzie to jest? Nadal w ziemi. No teraz to już musi wyjść. No, wyszło. Kapselek. Oj, takich kapselków tu jest mnóstwo. Takie piękne tereny. I takie rzeczy się tu znajduje. Patrzcie, jaki wrośnięty garnek. Hopla. Chodź tu. Patrz, przywiązany. Sznur tym. Garnek przywiązany drutem. O kurczę. Przypadkowo się tu nie znalazł. Patrzcie. Jakaś wnyka to pewnie była. Albo coś w tym stylu. Oczywiście garnek zabieram do ekspertyzy. Dam Sylwestrowi, tacie. Aj, słuchajcie, powiem wam, że tak militarki to ja za bardzo nie lubię. Wolę monetki, guziczki jakieś. Ale patrzcie, jaka wielka łucha. Normalnie mistrzostwo świata. W jakim pięknym stanie. Ale ekstra. Wybita oczywiście. Także nie groźna, nikogo ją już nie zabije. M. Czy tu jest napisane M? Kurczaki. Wiecie, ja się tak za bardzo nie znam. Broniach. O, jest gwiazdka. Jest gwiazdka. Czyli radziecka. Tu jest trójka chyba. A tu 43. Ekstra. Fancior. No, takiej łódki to powiem, chyba nigdy nie znalazłem. Takiej wielkiej. Dawaj ostrość. O. Super. W takim pięknym stanie, w ogóle nie naruszona. Płytko leżała. Ekstra. Ej, wydaje mi się, że to jest fragment tablicy rejestracyjnej. Tu jest chyba szóstka. Tu chyba dziewiątka. No. Tak mi się wydaje, że jakaś tablica rejestracyjna. Albo od ciągnika jakiegoś, albo od motocykla. Mogli tutaj śmigać w sumie. Ej, a patrzcie tam, kolejny garnek. Co nic z tym zielonym? Jakiś modny kolor był w tamtych czasach. Znowu garnek, masakra. Ale będę miał trochę złomu przynajmniej. Słuchajcie, patrzcie. To jest takie fajne wypłaszczenie terenu. Taka skarpa, już dalej jest widok w dół. No ekstra, ekstra miejscowa, ale ja nie o wykopkach teraz, tylko o tym, co tutaj leży tak sobie po prostu na ziemi. I to jest super sprawa. Zielony by się na pewno zaciekawił. Otóż tutaj leżą takie
kamienie i to nie są takie zwykłe kamyki. Patrzcie, to jest super sprawa. Skamieniałości. I tak, oprócz tego, że tu jest jakiś skamieniały, nie wiem, muszla jakaś czy coś. Wiecie, zielony by tłumaczył pewnie. Patrzcie, muszelki. Już na jednym z filmów byłem w pobliżu tutaj, właśnie w skamieniałościach. Ekstra to. Normalnie sobie tu leżą na powierzchni. Mógłbym taką ręką pogrzebać i coś na pewno wykopię. Ale jajca, co? Kurczę, biorę to, bo jest ekstra. Ej, ludzie, mam coś. Kurczę. Gdzie to jest? A, teraz mi zniknęło. Przed chwilą to miałem w ręce. Tak, to jest to. Ha, jakaś odznaka, jakaś tarcza. Ale super. Niedaleko tej skamieniałości właśnie. Tam pod tym drzewem te skamieniałości kopałem. A tutaj mam jakąś przypinkę. No takie przypinki to mi się tylko z Anglią kojarzył. W Polsce to rzadko kiedy. Ej, poczekajcie, wyczyszczę i wam pokażę. Na spokojnie. No proszę państwa, spójrzcie. Święty Krzyż. Taka przypinka. Ale super. To pamiątka z wycieczki. Albo z jakiejś pielgrzymki na Święty Krzyż. Ekstra. Taka blaszka. A słuchajcie, w tej samej dziurze było coś jeszcze takiego. Też płaskie. Myślę, co tam, druga przypinka? Nie. To skamieniałość jest. Muszla taka. Jeszcze na niej są przyczepione małe fragmenty szkieletów. I to wszystko w jednej dziurce. Czyli coś, co ma setki tysięcy lat. Leżało obok pamiątki. No z epoki, nie wiem. Z PRL-u prawdopodobnie coś. Piękne fanty. Ale ekstra, no normalnie super. Patrzcie, jest moneta. Jeszcze nie wiem, co dokładnie to jest. A, PRL-ek. PRL-ek 1960, ale aluminium aż normalnie w oczy kuje, bo taka leciutka jest. 1960. I co to jest? O kurczę, chyba to jest dwójka. 2 złote, z jagodami. O ja. Ale jajca. Jakie piękne. Patrzcie, jakiś super. Wspaniałe. Haha. Przepiękne. Pod tym drzewem. Pod tym drzewem. Nadal jestem. Ale super. Haha. No. To mi się podoba. Ostro. Wielki sygnał. Zazwyczaj nie kopię takich, ale szybko namierzyłem kretem. Patrzcie, co wytargałem przed chwilą z ziemi. Patrzcie, jaki złom. Co to mogło być? Jakieś szyny? No, takie już działka, czy co? Kurczę, nie wiem. Tyle złomu. Masakra. Jakiś dzięcioł mnie podgląda. Zdradził się stukaniem. Ale kurczę, ale złom. Spójrzcie, jak to jest pięknie, jakie to są piękne wąwozy. Widać, że to jest wszystko było wyżłobione przez wodę. Te wąwozy się zazębiają tutaj. Patrzcie, tutaj taki slalom robią. Dobra, jestem w kolejnej takiej niecce, otoczony zewsząd skarpami. No i wcześniej znalazłem kolejną łuskę. Tym razem niestety uszkodzoną, nadgryzioną. O, nie wybita. Wrzucam do dziury z powrotem. A teraz znalazłem obok takie kółko. Znowu od jakiegoś namiotu.
albo od pałatki jakieś czy coś, ale od pałatki to mniejsze były. Więc tu musiało być jakieś obozowisko. Na pewno. O, łuskę zakopujemy. O, powiem wam, że już wszedłem tak gdzieś 200 metrów pod górkę tymi wąwozami. Jestem prawie na szczycie. A tam w dole dolina Opatówki. Znaczy jeszcze nie jestem na szczycie, tam jest jeszcze wyżej, nie? Ale chciałem wam pokazać, jakie tu są dziwne drzewa. Dziwne drzewa, jak śpiewało KSU. Takie, z naroślami. Dobra, lecę dalej. Na sam szczyt. No, chodzę już prawie 3 godziny. Umęczyłem się chodząc po tych wąwozach. Ale spójrzcie, jakiego fanta mam pięknego. 20 groszy. Międzywojenne. Ekstra. Uwielbiam te monety. Robię sobie teraz małą przerwę na herbatę z imbirem. Kupiłem sobie nowy termos. Zaraz wam pokażę, jaki ekstra. Miałem wcześniej takie termosy, to mi się zawsze ta herbata wylewała. To się szarpnąłem, za prawie 100 kupiłem. Zaraz zobaczycie. A tutaj przepiękna monetka jeszcze. Już wyschła, tak nie widać za bardzo. W domu ją delikatnie wyczyszczę. Będzie ekstra. Już teraz nawet jak ją przetarłem, to jest super. 1923, piękny orzeł w koronie. Nasza kochana Polska. Jeszcze ta monetka nie wiedziała, co ją czeka. Jaka wojna przed nią. Oczywiście nie reklamuję, ale chciałem się pochwalić, bo fajny sprzęcik, to co? To się S-Bit nazywa chyba, no coś takiego. Patrzcie, kurczę, to jest tak. Jest szczelnie. Jest kubek taki. Jest mały kubeczek dla kolegi albo koleżanki. I tak, jest możliwość napicia się, o. Jest taka nakrętka. Albo jest jeszcze nakrętka, w domu zostawiłem. Taka zwykła, szczelna. Wtedy się całkowicie odkręca i można przechowywać herbatkę. Herbatka z imbirem. O, elegancko. Na zdrówko. Mamy kalesoniak, proszę państwa. Musieli tutaj suszyć pranie sobie gdzieś. W tym okopie na przykład. Jestem na szczycie i na szczycie poprowadzone są takie tutaj balkoniki. Znaczy szczyt jest tam, ale tutaj są takie kaskady porobione. Nieźle, co? Łusek od pepeszy to znalazłem już chyba z 5 albo 6, także nawet nie pokazuję. Dobra, kończę na dzisiaj, jeszcze sobie buty umyję, bo w takie bagno wlazłem, że masakra. Trzeba sobie tu w strumyczku elegancko umyć buty. A tutaj normalnie można by złoto płukać. Widzę takie szkieleciki tych muszli. Zdrówko i zapraszam do podsumowania. Hejka. Podsumowanko dzisiaj z samochodu. 2 złote z jagodami, 20 groszy. Międzywojnie, Święty Krzyż, przypinka, gaciak jeden, 2 kółka od jakiegoś namiotu albo plandeki, taka myśliwska łuska z pionek, no i parę łusek takich też dużych, chyba przeciwlotnicze to są, nie? Dzięki bardzo za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.